Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Buch Travel. Cześć. W dzisiejszej audycji Buch Travel przeniesiemy się w świat futbolu. Świat, w którym żyją miliony ludzi na całym świecie. Moim gościem jest dzisiaj obywatel tego świata, Mariusz Kaszmarczyk. Cześć, witajcie. Mariuszu, skąd wzięło się u ciebie zainteresowanie piłką nożną? Każdy, który był urodzony w latach 80., a wychował się w latach 90., od małego był zarażony futbolem i piłką. Na nasze szczęście urodziliśmy się w czasach, kiedy nie było komórek, a i tak wiedzieliśmy, gdzie się mamy szukać. Tutaj nie trudno zgadnąć, że chodzi o boisko. Także to było nasze życie od rana do wieczora. To jest czas, kiedy tworzyły się i klarowały te nieśmiertelne zasady, że gruby na bramkę, ostatni gol wygrywa, wyniki były 100 do 99, następny gol wygrywa, władzę miał ten, który był właścicielem piłki. No i chyba tyle. Otwarte zasady, których nikt nigdy nie ośmielił się złamać. Tak jest, dokładnie. Jaki był twój pierwszy odwiedzony stadion? Bo od tego zazwyczaj zabawa z piłką, ta przygoda z piłką się zaczyna. Mój pierwszy odwiedzony stadion to może nie był stadion, to nie był jakiś taki obiekt stricte w rozumieniu tego pojęcia, ale było to boisko asfaltowe. Kiedyś nie było takich możliwości jak teraz, że są orliki, zielona trawa sztuczna. To był asfalt. Do teraz człowiek pamięta i ma ślady na kolanach przy ślizgu i to są takie pamiątki nieśmiertelne, które już chyba do końca ze mną zostaną. Ślizgi na betonie? Tak jest, byli tacy, którzy się odważyli. I jak zaczęła się twoja podróż po stadionach świata? Droga po życie. Tak jest, tak jest. Wszystko zaczęło się od smutnej wiadomości, kiedy to mój przyjaciel zachorował na straszną chorobę, to jest stwardnienie rozsiane. Okoliczności tej choroby są takie, że 2 tygodnie po swoich 18 urodzinach zaczął odczuwać niedowład w jednej nodze. Po badaniach okazało się, że jest to wyrok, jest to stwardnienie rozsiane. Na czym polega akcja, którą razem z kolegami zorganizowaliście? Jak już mówiłem, naszym fundamentem jest piłka nożna już od wielu, wielu lat. Dlatego tutaj ten fundament został niezmienny, niezmieniony. A wszystko zaczęło się od tego, że na samym początku dzwoniliśmy do klubów piłkarskich, by one z autografami jakieś pamiątki nam przysyłali na adres domowy. Później jednak to nie wystarczało i postanowiliśmy zrobić coś, czego jeszcze chyba przed nami nikt nie robił. W sensie skupiliśmy się na zagranicy i cały temat ugryźliśmy globalnie, czyli wybraliśmy sobie jeden kraj i globalnie go odwiedzaliśmy, tutaj biorąc właśnie pod uwagę futbol. To był główny taki element, taki mianownik tego wszystkiego, żeby globalnie odwiedzić futbolowo cały dany kraj. Włochy, Niemcy, Słowacja, Czechy, Hiszpania, Anglia, Szkocja, Irlandia, Austria, Słowenia. No na tych państwach lista się na pewno nie kończy. Jakie kluby udało wam się odwiedzić w tych krajach? No tutaj dużo by mówić, bo to jest około 125 obiektów w 13 krajach. W 13 krajach, a taką wisienką na torcie będzie Polska. To sobie zostawię na sam koniec. I to będzie ostatni kraj, jakim będziemy chcieli odwiedzić też właśnie globalnie. Dlaczego akurat postanowiliście, że Polska będzie tym ostatnim krajem, skoro macie do niej, że tak powiem, najlepszy dostęp, tak to ujmę? No na te najlepsze rzeczy zawsze się czeka do końca i na końcu, nie? To jest tak jak tutaj. Jak długo trwa już ta akcja? Od 2012 roku odwiedziliśmy pierwszy zagraniczny stadion, to było w Austrii, w Wiedniu. A później to już poszło lawinowo. Czy wyruszając w podróż, planując jakie kluby odwiedzicie, kontaktujecie się z tymi klubami, aby takie spotkanie umówić? Na początku tak było, ale to wszystko lądowało w spamie, gdzieś tam, mówiąc brzydko, spychologia, że nie ma takiej możliwości i tak dalej, ale to, że jesteśmy tam i tak obecni, rozmawiając twarzą w twarz z tymi ludźmi, to już jest inna relacja i chętni są tutaj do pomocy. Ci ludzie, widząc nas, że przejechaliśmy tyle kilometrów, a ile jeszcze przed nami tych kilometrów nam zostało, to też to doceniają i dają nam po prostu różne pamiątki. Ale tak jak mówię, wcześniej anonsowaliśmy się i to po prostu nie wypalało. To nie jest takie proste, bo to jest niezła gimnastyka, żeby móc wyruszyć w taką trasę i rozmawiać z tymi klubami.
Czyli lepiej zdecydowanie postawić na spontaniczność niż... Tak jest. ...informować o tym, że przyjedziecie. Dokładnie, bo mają wtedy czas, mówiąc kolokwialnie, do tego, żeby się wymigać z tego tematu. Wymówkę. Tak jest, dokładnie. Jak to wygląda z tymi waszymi wyjazdami? Czy w momencie, kiedy, tak jak już ustaliliśmy, spontanicznie spotykacie się z włodarzami klubu, czy jesteście tam przyjmowani z otwartymi rękami, czy raczej starają się znaleźć wymówkę, żeby nie zawracać sobie może głowy? No, mimo tylu obowiązków tam w klubach bardzo miło nas przyjmują, oni są w ogóle zaskoczeni, jak to, że z Polski tyle kilometrów i chodźcie, pogadajcie, a czemu tak, a dla kogo? Sami pytają, sami ciągną temat, my bardzo chętnie oczywiście tutaj wyjaśniamy, po co, dla kogo i z czym przychodzimy tutaj do was. I w wielu przypadkach, no 98% odchodzimy z jakąś pamiątką. Czyli zawsze starają się coś zostawić jednak. Tak jest. No bo ta historia to dobry scenariusz na film. Bardzo porusza serca, bo Przemek to jest taki cichy bohater. Mimo to, że on sam potrzebuje, to też się dzieli tymi pamiątkami. Ach, chciał być anonimowy na przykład, nie? To jest też takie fajne, że nie, że ja potrzebuję, dajcie, albo tam przywieźcie mi coś, tylko myśli też o innych i to jest właśnie fajne. Dla mnie on jest bohaterem. Widziałem właśnie, że zdarzało mu się na przykład te rzeczy, które przywoziliście mu z zagranicy na licytację, no na przykład oddać do domu dziecka, czy na cele charytatywne. Tak jest. Wspieraliśmy dużo różnych osób, przeważnie dzieci, bo los właśnie tych dzieci Przemka najbardziej za serce łapie. On mówi, ja sobie poradzę, przekaż te pamiątki im na przykład, nie? I później oni sobie na tych bazarkach charytatywnych swoich, oni sobie to wystawiają, nie? I to jest piękne w tej historii, nie? Dobry scenariusz na film to jest. Czyli jednak ta pomoc, o której tyle mówimy, nie skupia się tylko wokół jednej osoby, tylko jednak jest ich więcej. Tak jest. Powiedzmy, że to jest taki łańcuszek dobroci. Można to tak zreasumować. Myślę, że idealne określenie. Spotkaliście się też z czymś takim za granicą? Myślę, że tak jak tutaj w Polsce, nie? Też kluby wspierają swoje jakieś tam wybrane placówki. Mówię tutaj o jakichś szpitalach na przykład, na swoim terenie, nie? No tak jak są organizowane różne akcje na przykład, o których jest głośno w takich raczej mediach społecznościowych, no bo w telewizji próżno tego szukać. Tak jest. Na przykład o zakupie ambulansu. Tak jest, a to kibice tak. Legii. Tutaj szacunek, panowie, kawał dobrej roboty. No takich też jest wiele, czy na przykład wspomaganie domów dziecka, na przykład też było, nie wiem czy... Paczki dla bohatera też są organizowane przez kibiców. Dla kresowiaków. Dla kresowiaków, dokładnie. To są wszystko inicjatywy oddolne właśnie przez kibiców. Tutaj burzymy ten stereotyp kibica bandyty. Jakich znanych piłkarzy udało ci się spotkać? Miałem tą przyjemność... spotkać się z Arkiem Milikiem, z Pawłem Olkowskim, z Łukaszem Skorupskim, z Łukaszem Piszczkiem. No a z takich legend to udało mi się z Lubańskim, z Gorgoniem spotkać się jeszcze z kilkoma innymi, którzy kiedyś byli siłą naszej reprezentacji. Jacy to są ludzie? Jakbym to tak miał zobrazować dla słuchaczy radia, to... Jakbyście sobie wyobrazili taki bujany fotel i takiego dziadka i wokół zebranych ludzi i on wtedy opowiada o tej piłce, jak to było za ich czasów. To jest takie wartościowe. Wszystkie te historie, które nie są tam mediom znane, one są przekazywane przez człowieka, który to przeżył. Na przykład zdobywanie tam mistrzów, zdobywanie tam pucharów i tak dalej, i tak dalej. Te sukcesy, te porażki i to wszystko słysząc z ust takiego człowieka, to jeszcze ma większy wyraz. To jest z taką mocą przekazane, że się człowiek czuje, jakby tam naprawdę był i to widział i to przeżywał razem z nimi. Właśnie w tych latach poprzednich. Jakie mecze uważasz za takie, na których musisz być po prostu? Troszkę się wyłamie, nie będę tutaj mówił o Grand Derby Real z Barceloną, ale powiem tak, że trzeba być na meczach wtedy, kiedy twojej drużynie idzie źle. Bo to świadczy o miłości, o wierności do tego klubu i pokazuje, że no miłość to jest fundament. To jest tak jak w życiu. Jeżeli coś się psuje, to się to naprawia, a nie wyrzuca. Tak jest i z miłością międzyludzką, i z miłością do klubu i tak w ogóle powinno być, że jeśli coś się psuje, to trzeba to naprawiać, starać się, a nie po prostu wyrzucać i się odwracać. A z klubem być do końca. Tak jest. Jak kapitan na łodzi. W czym się może właśnie przejawiać taka miłość do klubu? No obecności na meczach, na wyjazdach, wspierania i promowania marki, jaką jest klub.
uczestnictwa w takich akcjach, na przykład jak ta. No jest wiele, wiele innych czynników. Mamy teraz wiele narzędzi, żeby móc tutaj podziałać. Różne komunikatory, różne portale, tak jak Facebook, gdzie możemy tutaj się zebrać i po prostu coś podziałać i zrobić coś dobrego, nie? Tak jak już tutaj wcześniej wspomniane kibice Legii Warszawa, gdzie zakupili tą karetkę. Jak wygląda wasza podróż od strony technicznej? Pobudka rano, tak jest, tak jest. Kawa i jazda. Dokładnie. Wszyscy widzicie na Facebooku czy na Instagramie gotowy produkt, można powiedzieć, czyli nasza obecność na trybunie i tam jest pstryknięte zdjęcie, ale nikt nie widzi tej drogi, którą musimy pokonać, żeby móc tam dotrzeć. Normalnie to wyglądało tak, że spaliśmy w samochodzie, co nie jest komfortowe po tylu kilometrach. Tak było w pierwszej podróży, kiedy zrobiliśmy 8,5 tysiąca kilometrów dookoła Europy. To też miało media przygotować na to, że taka akcja jest, że będziemy ją potem kontynuować. I właśnie wtedy, robiąc te 8,5 tysiąca kilometrów, spaliśmy w aucie. No i gdzie mogliśmy, to jedliśmy, typu fast foody. No co też, z dietą nie ma nic wspólnego dobrą. I z samopoczuciem też. I w różnej pogodzie jechaliśmy, czasem zmokliśmy, tak było w Paryżu na przykład. I całą drogę z Paryża do Holandii, chyba pod Ajax, to po prostu mokrze jechaliśmy, bo nie było gdzie się wysuszyć, nie? Dlaczego tak robiliśmy wtedy? Bo od początku było to założenie podróży niskobudżetowej. Woleliśmy na przykład to, co byśmy wydali na przykład hotel albo coś, dać to po prostu choremu Przemkowi, nie? Z tego założenia wyszliśmy. I dopiero rok temu założyliśmy na portalu zrzutka.pl na nasz cel taką zbiórkę, ale wszystkie te finanse były związane z logistyką, czyli na paliwo i ewentualnie jakiś nocleg, bo naprawdę po tylu kilometrach podróży to jest bardzo, bardzo męczące. No i tak samo jak rozmawialiśmy z tymi klubami, to będąc zmęczonymi wcale nie byliśmy wiarygodni. No a to też jednak pierwsze wrażenie najważniejsze, także musieliśmy być wypoczęci i się zdarzyło, że po prostu gdzieś jakiś tani nocleg udało się złapać, żeby się po prostu odświeżyć, no i wyspać przede wszystkim, nie? Ale już teraz wiemy, jak się chory Przemek czuje, bo on niestety cały czas leży, choroba tak zaczęła postępować, że jak kiedyś chodził o kulach czy tam o balkoniku, tak teraz niestety leży, no i teraz możemy chociaż w małym procencie poczuć się, co czuje Przemek właśnie. No i to nam daje też motywację, skoro Przemek daje radę, skoro on się nie podaje, skoro on jest twardzielem, no to dlaczego my byśmy nie mogli dać rady? Z czym się wiąże wyjazd na stadiony? Czy waszym głównym kierunkiem są właśnie te obiekty, czy staracie się coś zwiedzać po drodze? No niestety nie ma czasu na podróż i zwiedzanie tych faktycznych zabytków. Ale kiedy podróżuję tak prywatnie i już tak stricte zwiedzając zabytki, to zawsze gdzieś te moje kroki są w kierunku stadionu. Śmieją się zawsze ze mnie, dlaczego Maria, ty jesteś jakimś chyba wariatem, że zamiast tutaj zabytki oglądać i kawał historii, to ty gdzieś tam na stadion ciągniesz, nie? Ale ja mówię, tam też jest kawał historii, nie? Przecież po tej murawie bogowie futbolu na przykład biegali, nie? Taki czy inny zawodnik na przykład, to jest też interesujące, nie? Na tym danym obiekcie, który jest surowy w swojej budowie, to tam przecież były piękne zwycięstwa, sromotne porażki. Tutaj drużyny z nieba do piekła się udawały i odwrotnie. Tutaj przytoczę też ten mecz Paris Saint-Germain z Barceloną, nie? Gdzie Barca potem udało jej się roztrwonioną przewagę po prostu odrobić. A ile tych wypraw mieliście? No to już teraz będzie siódma edycja. Tutaj nasz los rzuciliśmy w ręce tutaj naszych słuchaczy, oglądaczy. Na Facebooku jest ankieta, w której ludzie mogą wybrać, czy wyślą nas na Litwę, Łotwę i Estonię, czy na Słowację i Węgry. Także los jest rzucony w wasze ręce, także możecie śmiało głosować, wybierać. No i we wrześniu, w przyszłym roku tam się udamy. Myślisz, że w które rejony podróż byłaby ciekawsza? Osobiście, dobre pytanie. Każdy z tych zakątków, z tych rejonów ma coś w sobie, jakiś tam swój urok. Każda z drużyn coś tam z sobą prezentuje. Ciężko mi jest powiedzieć, bo i ten kierunek jest atrakcyjny, i ten. Także tutaj zdajemy się na naszych słuchaczy, obserwujących osób. Nasz los jest w waszych rękach. Wybraliście te dwa kierunki ze względu na to, że już wszystkie kraje europejskie ma się udało odwiedzić i akurat te zostały, że tak powiem, na celowniku? No powiem szczerze, że te kraje chyba są najbliżej, które zostały.
Dalej potem jest Hiszpania i Portugalia, także musimy też brać aspekt finansowy, bo to jest też bardzo ważne, gdzie wyruszymy. Myślę, że tutaj te kraje naokoło Polski to szłoby to zrobić po kosztach i to jest chyba główny powód, dlaczego akurat wybraliśmy te dwa zestawienia, a nie inne. A który wyjazd wspominasz najlepiej? Był taki? Powiem ci, jest kilka takich wyjazdów, gdzie miałem przyjemność być, ale tu jeśli chodzi o stadiony, są takie obiekty, które są i ciekawe, i zaskakujące. Na przykład jednym z takich stadionów, gdzie miałem przyjemność być, jest na Słowacji Tatran Czerny Balog. To jest taki obiekt jedyny na świecie, gdzie wzdłuż boiska, którego przejeżdża pociąg. To jest tak zwana Mekka Grandhopperów. No i miałem przyjemność tam być. Rozmawiałem tam może nie z menadżerem, bo to jest taki amatorski klub, ale z osobą odpowiedzialną tam za wszystko, czyli takim człowiekiem orkiestrem, powiedział, że na szczęście nie stało się tam nic złego. Pociąg nie przejechał żadnego zawodnika, żadnego kibica i to jest piękne. I tam jest właśnie też prawdziwość tego futbolu, bo tam zawodnicy po meczu idą po prostu się napić do pubu obok, jeżeli to można nazwać pubem. Tam jest ta relacja, tam jest ta więź między zawodnikami a kibicami. To jest właśnie ta prawdziwość futbolu, niezmąconego pieniędzmi, wielkimi nazwiskami, kasą, marketingiem itd., itd. Czyli w takim razie poziom piłkarski nie jest tym czynnikiem, który najbardziej buduje tę atmosferę wokół futbolu? Nie, to nie jest wyznacznik, to nie jest wyznacznik. Wyznacznikiem jest właśnie ta relacja, inaczej całokształt tego, myślę, mi się wydaje. I przyroda, i zawodnicy, i miejsce, i takie egzotyczne rzeczy właśnie jak ten pociąg. Właśnie przyroda na stadionie? Mówię na przykład taki stadion Kampfenberger w Austrii, a propos przyrody, to jest stadion otwarty, gdzie u podnóża góry się znajduje. Na przykład a propos przyrody, bo też często tutaj akcent na to kładę, stadion w Rijece na Kantridzie. Też z jednej strony Adriatyk, z drugiej strony jest Klif. To też ma tam swój wyraz. Możecie sobie wygooglować chorwacki stadion w Rijece, Kantrida. Co najbardziej fascynuje w tym świecie piłki, w świecie kibiców? Szczerze chyba wszystko. Wszystko i tutaj nie będę się rozdrabniał, ale po prostu całokształt tej naszej kultury, czy to graffiti na murach, czy to oprawy, czy to wyniki sportowe, niektóre nie są najlepsze, ale to wszystko, cały ten całokształt właśnie jest jakby magnesem dla tych najwierniejszych, którzy to lubią. Trzeba to poczuć, żeby to zrozumieć. I zrozumieć, żeby poczuć. Myślisz, że na punkcie tego sportu naprawdę można zwariować? No myślę, że tak. Ale dużo jest takich wariatów jak my, zakochanych w futbolu i oboje jeszcze więcej. Czy chciałbyś jeszcze o czymś wspomnieć na koniec? No chciałbym podsumować to takimi słowami, że w życiu, jak mamy ten pęd za pieniądzem, zatrzymajmy się, porozglądajmy się, pomyślmy, czy ktoś czasem w naszym otoczeniu nie potrzebuje pomocy i zatrzymując się, pomóżcie mu. Może też taki apel ze swojej strony, jeżeli leżą gdzieś u was w szafie jakieś niepotrzebne pamiątki, stare trykoty piłkarskie, szaliki niepotrzebne, możecie nam to wysłać na adres poprzez naszą stronę na fanpage'u Droga po życie. No i zrobić coś dobrego. My to potem wystawimy na licytację, co będzie potem realną pomocą właśnie chremu na stwardnie rozsianym Przemkowi, którego tutaj teraz pozdrawiamy. Przemo, trzyma się, dasz radę. Przemo, walcz. Bardzo się cieszę, że udało nam się poruszyć temat piłki nożnej od wielu stron i przede wszystkim, że udało nam się zareklamować w jakiś sposób akcję Droga po życie. Przemo, walcz. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Mariusz Kaczmarczyk.